Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was słuchawki kostne tak zwane, czyli przenoszące dźwięk nie bezpośrednio do ucha, a przez kości naszej czaszki. Było już u nas o tych słuchawkach na kanale. Najpierw pokazaliśmy model R, który kosztuje teraz 549 zł. Potem wszedł nowy model Aeropex, który kosztuje teraz 729 zł, także możecie w poprzednich filmach obejrzeć sobie materiały o tamtych słuchawkach. A dzisiaj chciałem Wam pokazać model Open Move. To jest nowy model słuchawek za 399 zł. Co ciekawe, występuje na przykład w takim kolorze różowym dla dziewczyn, też w białym bez różowego. I model Open Com z zewnętrznym mikrofonem, takim jak tu widzicie na zdjęciu. Ja osobiście trochę się dziwiłem, jak te słuchawki wprowadzaliśmy do sprzedaży, że ktoś ma w ogóle pomysł produkowania słuchawek za 500 czy 700 zł, które w zasadzie nic wielkiego nie wnoszą, poza tym, że są obok naszych uszu. I też no, nie wiedziałem, jakiej jakości będzie ten produkt. Trochę mnie zdziwiło odbiór na rynku, że jak tylko wprowadzono te słuchawki na rynek i jak my je wprowadziliśmy do sprzedaży, jak się pojawiły na kanale, to zamiast fali hejtu, że są drogie i absurdalne, to wszyscy raczej wypowiadali się w pozytywnym tonie, szczególnie użytkownicy pisali, że sprawdzają się super. Zacząłem ich używać, teraz używam ich już ponad rok. I owszem, też jestem bardzo zadowolony i sam prywatnie ich używam. Nawet jak ostatnio jedne mi zaginęły, no to miałem zgryz, ale się na szczęście odnalazły w czeluściach naszego magazynu. Także tak, Ery sobie zdejmiemy, bo o nich już kiedyś było. Aeropexy sobie zdejmiemy, bo o nich też już kiedyś było. Różowe Open Move sobie zdejmiemy, bo ich nie będziemy otwierać. I jedziemy z koksem na początek. Może polecimy z Open Comami. Open Comy kosztują 799 zł. W pudełeczku znajdziemy takie oto ze słuchawkami różne wynalazki. Tutaj mamy kartonik, potem w kartoniku mamy drugi kartonik. Trzeba przyznać, że też spakowane to jest po ludzku. Naprawdę wysokiej jakości jest samo pudełko i sposób zapakowania, także nadają się jak najbardziej na przykład na prezent. Ale co więcej, najprawdopodobniej obdarowany będzie z nich zadowolony. Takie etui jest w tej chwili do tych słuchawek. Ja jeszcze się zatrzymałem na etapie, kiedy to były takie gumowe etui do nich. Tutaj są jakieś instrukcje i tak dalej, ale to tradycyjnie, jak wiecie z mojego kanału, że ja tam raczej nie zaglądam. Także wrzucimy je sobie na miejsce, niech sobie tam grzecznie leżą. I tutaj mamy już słuchawki. Tutaj zwrócę Wam uwagę na port ładowania magnetyczny, który w Open Comach jest taki sam jak w Aeropexach. Czyli dołączana jest ładowarka na magnes. W Aeropexach dostawaliśmy je dwie w zestawie ze słuchawkami. Tutaj dostajemy jedną. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Normalny kabel na USB podpinany do źródła prądu i końcówka na magnes. Co ciekawe, ta końcówka pasuje tylko w jednym ustawieniu do tych słuchawek. Nie jestem pewien, czy w poprzednim modelu nie pasowała przypadkiem w obie strony. Tak czy siak, w ten sposób podpinamy się do portu ładowania. To nam daje wodoodporność, bo nie mamy tutaj zwykłego złącza mikro USB czy coś takiego. Mamy magnetycznie przyłączaną ładowarkę, dwa piny. Dzięki temu jest wodoodporność. Tutaj mamy guzik funkcyjny do przerzucania piosenek, odbierania rozmów. Tutaj mamy guziki głośności, które jednocześnie, jak przypuszczam, są guzikiem też włączania tych słuchawek. Zresztą możemy zaraz sobie tak posłuchać, oczywiście plusik je włączył. Tutaj macie diodę komunikującą te słuchawki ze światem, czyli ich i status tej diody, kolor pokazuje, jaki macie stan połączenia
bluetoothowego, jaki macie stan baterii i tak dalej. To, co wyróżnia ten model od poprzedniego, od Aeropexów, to oprócz koloru guziczków, to jest zewnętrzny mikrofon. I o tym Wam chciałem dzisiaj powiedzieć, to Wam chciałem dzisiaj pokazać, że dla kogoś, kto używa takich słuchawek na co dzień, na przykład siedząc przy komputerze, to jest to tyle fajne, że nie mamy nic w uszach, jeżeli mamy home office i pod opieką jakieś dzieci, czy mamy jakąś taką pracę, która wymaga kontaktu z otoczeniem, nie tylko z bazą, no to takie słuchawki właśnie z mikrofonem zewnętrznym, który spowoduje, że będziemy mieli dobrej jakości dźwięk, mimo że ten mikrofon wbudowany w słuchawki też jest całkiem przyzwoity, no to jednak taki lepszy mikrofon poprawi nasz komfort pracy, poprawi jakość dźwięku, który te słuchawki transmitują, a jednocześnie zachowujemy cały czas główną zaletę tych słuchawek, czyli kontakt ze światem zewnętrznym, dźwięki z zewnątrz. Aha, jeszcze chciałem je zważyć, skoro już mamy naszą dealerską wagę, to wykorzystajmy ją, mamy 0,0, słuchawki na wagę 35 gramów. Tyle o tym modelu, na pewno słuchawki parę groszy kosztują, ale moim zdaniem warto te pieniądze wydać, bo w codziennym użytkowaniu słuchawki sprawdzają się bardzo dobrze. Mamy prawie żaden odsetek reklamacji, bo dosłownie ja pamiętam chyba dwie pary, które się, czy trzy, które się zepsuły na przestrzeni 2 lat, jak my te słuchawki sprzedajemy. Także jest to bardzo udany produkt, godny polecenia. Drugi model słuchawek, który tutaj dla Was dzisiaj przygotowałem, to są Open Move w wersji bez mikrofonu, 399 zł. Najtańsze słuchawki w ofercie firmy Aftershocks. Rozpakujemy je sobie i zobaczymy, co dostajemy tutaj w zestawie. Pudełeczko otwiera się dość zgrabnie, tak jak mówiłem wcześniej, firma dba o wykonanie również opakowania. Słuchawki już widać, że mają magnesy w środku, bo się ze sobą szczepiają. Tutaj guziki głośności plus, minus, plus jest tradycyjnie włącznikiem również słuchawek. To, co się zmieniło, to pod zaślepką port ładowania USB-C, a nie micro USB, także idziemy z postępem. Słuchawki dopasowują detale do obowiązujących na rynku standardów. Tutaj ukryty w pasku bocznym guzik przerzucania piosenek, odbierania i zrzucania rozmów. Słuchawki na głowie prezentują się podobnie jak tamte modele. Łatwo się je zakłada, łatwo się je na głowie ustawia. Bardzo dobrze na tej głowie leżą. 399 zł, no to najtańszy model, który jest w ofercie, ale znając markę Aftershocks, jestem w stanie zaryzykować w ciemno twierdzenie, że to będzie dobrze wydana kasa. To na pewno można zwrócić oczy właśnie w stronę tych słuchawek. W zestawie ze słuchawkami dostaniemy jeszcze jakieś etui. Etui w tym modelu wygląda tak. Nie jest już takie fajne jak w wyższym modelu. Prosty, zwykły worek. To, co ciekawe, to jeszcze zatyczki do uszu. No one mogą się przydać na przykład podczas lotu samolotem. Tam natężenie dźwięku jest tak duże, że na przykład oglądanie filmu na tych słuchawkach jest utrudnione. Silniki odrzutowe tak głośno wyją, że zaczynają zagłuszać nam ten dźwięk, który słuchawki są w stanie przenieść. Normalnie dlatego mamy właśnie zatyczki, żeby odseparować się od dźwięku z zewnątrz. Zwykły port ładowania USB-C, zwykły kabel USB-C. Nie będę go wyciągał z folii, bo większość Waszych telefonów ma takie kable. Także tyle dostajemy w zestawie. Pozostało nam jeszcze zważyć, ile te słuchawki ważą. Mamy 0,0. Te ważą 29 gramów. Czyli są od wersji z mikrofonem lżejsze o 6 gramów. Nie jest to jakaś duża różnica, no ale pro forma odnotowuje. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam nieco, jak wyglądają z bliska słuchawki Aftershocks. Śmiało mogę je Wam polecić. To, co ciekawe jeszcze z funkcji, poza bardzo dobrą baterią, z mojego doświadczenia wynika, że spokojnie kilkanaście godzin te słuchawki na jednym ładowaniu dają radę. Jeszcze mają też ciekawą funkcję usypiania się. Jeżeli zapomnicie je wyłączyć, to one same przejdą w tryb czuwania.
gdzie mimo, że są włączone, praktycznie nie pobierają prądu z baterii. Ja nie zauważyłem, żeby po tygodniu leżakowania w torbie, kiedy ich nie używam, w ogóle tego prądu w jakiś znaczący sposób ubyło. Dalej, po założeniu na głowę mają stan baterii high albo medium. Kiedy naciśniecie guzik od głośności, to słuchawki podadzą Wam stan baterii. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Zdaję sobie sprawę, że słuchawki za 400, 500 czy 700 zł nie są produktem dla każdego, ale dla tych z Was, którzy aktywnie uprawiają sport lub spędzają pół dnia w pracy w słuchawkach, to naprawdę jest ciekawe rozwiązanie. Można je też, zapomniałem to powiedzieć, można je też w obu naszych sklepach, Werbike Wilanów i Werbike Piaseczno, przetestować. Mamy słuchawki testowe na sklepach, można sobie przyjść, posłuchać, jak grają. Dzięki za obejrzenie tego wideo, do zobaczenia w kolejnych filmach, hej!